Witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach sieci dyrektorskiej Odpornej Szkoły dla Dyrektora na webinarze lutowym, który jest webinarem troszeczkę wyjątkowym, a to z racji ciśnienia rzeczywistości, która wokół nas jest. Ta wyjątkowość będzie też podkreślona tym, że mamy specjalny skład gości, a właściwie też współgospodarzy tego spotkania, ponieważ robimy go w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu. Za chwileczkę Mateusz Wojcieszak, reprezentujący tę organizację, o niej jeszcze więcej powie. A także będę miał współmoderatora, albo będę współmoderatorem dla Michała Tragarza, który reprezentuje tę część Centrum Edukacji Obywatelskiej, która zajmuje się między innymi także współpracą z organizacjami pozarządowymi, programem Włącz Szkołę. Będziemy zajmowali się dzisiaj nowelizacją, o której wszyscy Państwo na pewno wiedzą. Bardzo dziękujemy zresztą za liczny udział, ponieważ widzimy tutaj sporo osób zarejestrowanych. Będziemy się zajmowali tą nowelizacją, chociaż ona jeszcze nie jest prawem, ponieważ nie została podpisana przez prezydenta, ale Sejm przesądził kształt tej nowelizacji, więc jeśli prezydent to podpisze, co wielu uczestników debaty publicznej przewiduje, chociaż równie wielu mówi o tym, że być może nie. Ale ponieważ nowelizacja bardzo wpływa na pewne obowiązki dyrektorskie związane ze współpracą w organizacji zajęć dla uczniów z organizacjami pozarządowymi, w związku z tym postanowiliśmy, mimo że prawo jeszcze nie jest prawem, zaprosić Państwa na webinar w tym temacie po to, żeby rozwiać różne wątpliwości już na wstępie, a też pomóc podejmować skuteczne, aktywne działania też we współpracy z organizacjami pozarządowymi, skutecznie i zgodnie z nowymi przepisami, jeśli zostaną one uchwalone. A przy okazji przypomnimy również stare. Michale, jakbyś mógł następny slajd. Tutaj przypomnę tylko, chociaż liczę, że wszyscy Państwo pamiętają, że spotykamy się dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacji, która prowadzi wiele programów. No właśnie teraz, dziś na tym specjalnym spotkaniu będą Państwo mieli okazję poznać osoby, które funkcjonują w innych programach niż te, które związane są z uczeniem, ale też z tymi obszarami wychowawczymi, obywatelskimi. Na tym slajdzie widzą Państwo je wyliczone, te obszary programowe. Na następnym z kolei, jeśli Państwo spojrzą, jest trochę informacji o nas takich uwiarygadniających. Rzeczywiście funkcjonujemy od dawna, współpracujemy z ogromną ilością szkół, nauczycieli i nauczycielek, i dyrektorów i dyrektorek. Za chwileczkę przedstawię też gości naszego spotkania. Ale teraz chciałbym poprosić Michała, żeby zechciał powiedzieć dwa słowa o sobie jako współmoderator i o programie, w którym funkcjonuje. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Tragarz i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tak jak właśnie Przemek powiedział, zajmuję się działem aktywności społecznej i obywatelskiej, w którym prowadzimy kilka programów, które takim wspólnym mianownikiem jest zwiększanie aktywności społecznej uczniów i uczennic, samorządność uczniowska, partycypacja młodzieży w podejmowaniu decyzji w szkole, to jest jeden z tematów takich głównych, i drugim jest aktywność społeczna, aktywność lokalna, projekty właśnie, które młodzież realizuje na rzecz swojego najbliższego otoczenia, czyli program Młodzi w Akcji, oraz też zajmuje się wszelkimi działaniami, które CEO prowadzi w zakresie edukacji takiej politycznej, ale tu robimy głównie działania związane z wyborami, czyli program Młodzi Głosują i takie narzędzie Latarnik Wyborczy do porównywania poglądów partii i swoich, więc też dlatego tutaj jestem, ponieważ część z tych programów, znaczy właśnie wszystkie tych programów, którymi się zajmuję, no blisko dotyka tej pracy z uczniami albo zajęć z uczniami, o czym będziemy mówili, no więc one też są objęte albo mogą być objęte tymi nowymi regulacjami. Bardzo dziękuję. A teraz poproszę Mateusza Wojcieszaka,
Gdybyś mógł, Mateuszu, powiedzieć dwa słowa o polu dialogu, dzięki któremu i dzięki jego ekspertom mogliśmy zorganizować ten webinar. Mateusz, proszę. Dzień dobry. Myślę, że to, co na samym początku chciałbym powiedzieć, to, że wspólnie z CEO jako Fundacja Pole Dialogu realizujemy program Włącz Szkołę, który jest finansowany z funduszy norweskich, z Funduszu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy. I też dzięki temu finansowaniu się dzisiaj spotykamy. Przyglądamy się jak w pigułce tematowi współpracy organizacji społecznych ze szkołami. Widzimy ogromną wartość dla obu stron, chociaż szczególnie wypowiadamy się jako przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych, że prawdziwa zmiana w społeczeństwie, w głowach młodych ludzi zachodzi właśnie w szkole. I nam jako organizacjom społecznym też bardzo zależy, żeby ze szkołami współpracować. Dzięki temu możemy realizować swoje własne cele i misje, które mamy zapisane w statucie. My jako Fundacja Pole Dialogu zajmujemy się trzema głównymi filarami. Pierwszy to jest filar badania społeczne. Prowadzimy badania dla instytucji publicznych, dla innych podmiotów społecznych i szczególnie w kontekście naszego dzisiejszego spotkania współodpowiadaliśmy za badanie właśnie zależności między organizacjami pozarządowymi a szkołami oraz badaliśmy współpracę szkół, jak one zazwyczaj wyglądają. O tym dzisiaj będziemy Państwu krótko mówić i odsyłać do raportu, który stworzyliśmy właśnie w ramach programu Włącz Szkołę, więc pierwszy filar to badania społeczne i tym się zajmujemy. Drugi to jest edukacja. Robimy edukację obywatelską wokół szkolnych budżetów obywatelskich czy budowania relacji sąsiedzkich i dlatego jesteśmy żywotnie zainteresowani też nowelizacją prawa oświatowego. Współpracujemy z nauczycielami, z grupami uczniowskimi w całej Polsce, więc tak jak CEO zależy nam na tym, żeby te współprace były kontynuowane. Trzeci obszar to jest partycypacja. Tworzymy narzędzie do tego, żeby ludzie mogli się wypowiadać na tematy polityk publicznych. I to o nas dzisiaj będziemy przedstawiać właśnie Państwu bardzo, bardzo skrótowo badanie, które dało początek też dla tego webinarium. No i będziemy pogłębiać temat nowelizacji prawa oświatowego. Dzięki. Bardzo dziękuję, Mateuszu. Ponieważ nasze spotkanie, tak jak zwykle, przynajmniej bardzo się tak staramy, będzie miało praktyczny charakter, to znaczy będziemy analizować przepisy, które mogą zacząć obowiązywać. W związku z tym bardzo Państwa zachęcamy do zadawania pytań na czacie. Ja nie jestem pewien, czy my będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie te pytania już dziś, ale jeśli Państwo zechcą je zapisać i odżałować to, że odpowiedzi dziś nie usłyszą, to my dzięki temu będziemy mieli agendę do prowadzenia spotkań kolejnych i różnych innych działań, które będą mogły pomagać dyrektorom i dyrektorkom w realizowaniu wyzwań, które z tej nowelizacji płyną, jeśli zaczną one obowiązywać. Zatem bardzo proszę o te pytania, a jednocześnie proszę o wybaczenie, jeżeli nie wszystkie odpowiedzi znajdą się już w dzisiejszym webinarze. I rozumiem, że możemy przejść do dwóch słów na temat naszych gości. Mateusz Wojcieszak już się wypowiadał, dlatego teraz go pominę. Bardzo serdecznie dziękuję za udział pani Małgorzacie Targosz, którą poprosiliśmy tutaj ze względu na to, że w tym gronie jest jedyną czynną dyrektorką szkoły, a jednocześnie też dyrektorką, która podejmuje dość aktywne, szerokie działania związane z kooperacją z organizacjami pozarządowymi i będzie dla nas tutaj takim, czasem używam określenia, filtrem realizmu, czyli przepuści przez siebie te treści, które tutaj będą się pojawiały i odniesie się do nich z praktyki dyrektorskiej. Bardzo serdecznie witam również pana doktora Dawida Sześciło, dzięki któremu, który przygotował analizę prawną tych nowych przepisów, zestawiając je z obowiązującymi przepisami, ale też pokazując obowiązki, które się pojawią, nowe obowiązki dyrektorskie, ale też różne inne konteksty związane z tymi przepisami, co pod nie podlega, co nie podlega. Bardzo dziękuję, panie doktorze. I rozumiem, że możemy zaczynać. Michale, oddaję ci głos.
Tak, jeszcze krótko, co się wydarzy dzisiaj. No właśnie chcielibyśmy powiedzieć o tym, jak rozumieć działalność organizacji społecznych, organizacji pozarządowych w szkole na mocy obowiązujących przepisów, ponieważ nowelizacja dotyczy tylko w sumie wąskiego wycinka tej aktywności, ale myślimy, że dobrze sobie usystematyzować, przypomnieć te przepisy, które już obowiązują, żeby wiedzieć, jakie są obowiązki szkoły i dyrektora również w tym, powiedzmy, jeszcze starym systemie. No ale oczywiście powiemy również o tym, jakie zmiany nowelizacja wprowadza i jak ta ścieżka nawiązania współpracy, kroki, które należy wykonać, będą wyglądały w przypadku tych działań, które się wpisują w te punkty znowelizowane, czyli właśnie jak rozumieć prowadzenie zajęć, tak chcieliśmy pokazać, no które typy, no i też będziemy operować na przykładach tutaj i też dzięki Państwu, bo część pytań już właśnie też od Państwa spływała odnośnie konkretnych typów działań, które mogą być zakwalifikowane jako te, które właśnie są tymi zajęciami prowadzonymi przez uczniów, więc postaramy się to wyjaśnić. Ja też powiemy o kilku znakach zapytania, których też pewnie nie jesteśmy w stanie zero-jedynkowo odpowiedzieć. No i tu właśnie też ten aspekt praktyczny i tutaj przede wszystkim Małgorzata będzie się dzielić z nami takim praktycznym spojrzeniem. No właśnie, co z tym zrobić teraz? Tak? Mamy te przepisy, jak to wprowadzić w życie, żeby to było z jednej strony możliwie mało uciążliwe, ale no oczywiście, żeby też nie wiązało się z tym, że rezygnujemy z tych współprac, które są ważne dla naszych szkół. Więc tak wygląda ten pomysł na to dzisiejsze spotkanie i żeby wprowadzić ten szerszy kontekst w ogóle współpracy, tutaj właśnie prośba do Mateusza o kilka słów o właśnie raporcie, który powstał dotyczącym właśnie współpracy organizacji społecznych i szkół. Pewnie. Czy słychać mnie? Tak. Tak jak Państwu zapowiedziałem, gorąco zachęcam do zajrzenia do raportu badawczego, z całego procesu badawczego, który zrobiliśmy w ramach programu Włącz Szkołę wspólnie z CEO. Tam Państwo odnajdą naprawdę dobry materiał eksploracyjny, który w ogóle pierwszy raz podchodzi do tematu współpracy instytucjonalnej, edukacyjnej między organizacjami pozarządowymi, my nazywamy je społecznymi, a szkołami. Co w tym raporcie, tak skracając, bo wierzę, że Państwo do tego materiału zajrzą, widziałem, że link został przesłany już na czacie i na Facebooku. No przede wszystkim z tego badania i z rozmowy z dyrektorami, dyrektorkami, z nauczycielami, z opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich, że współpraca między szkołami a organizacjami społecznymi to jest powszechna rzecz. To znaczy ze wszystkimi osobami, z którymi rozmawialiśmy, każda szkoła współpracowała w jakimś formacie z lokalną albo ogólnopolską organizacją społeczną. Tak? Dla nas to jest wskazanie, oczywiście to badanie na ten moment nie jest reprezentatywne, ale dla nas to wskazanie, że to nie jest kwestia 10% szkół, które współpracują i korzystają z zasobów organizacji społecznych, ale to jest rzecz naprawdę, można powiedzieć, globalna, jeśli chodzi o Polskę. Tak? Z drugiej strony widzimy i rozmawiając z nauczycielami, że ten świat współpracy jest bardzo różnorodny. To znaczy my próbujemy tam wytypować takie i dzisiaj podczas webinarium też Państwo zobaczą takie przykłady współprac, no ale naprawdę warto sobie uświadomić, że wymiana między organizacjami społecznymi a szkołami jest bardzo różnorodna, zależna też od lokalnych uwarunkowań. Tak? Czasem to są szkolenia dla nauczycieli, czasem jest to mocne partnerstwo instytucjonalne. Tak? Już oczywiście nie wspominając o tym, że są takie szkoły, które są prowadzone przez organizacje społeczne, więc naprawdę ten świat, ta różnorodność, tego głębokość też tych współprac jest bardzo różna i też to powoduje, że z tym tematem trudniej jest pracować, bo nie da się uogólnić, czym jest współpraca organizacji społecznych ze szkołami. Na tylu poziomach ona zachodzi. Tak? To, co jest ciekawe i myślę, że warto wybić, my mówimy z Michałem, z Przemkiem w imieniu organizacji społecznych i to też wybija się z tego badania, że szkoły są bardzo ważną grupą odbiorców dla organizacji społecznych. Nieważne, czy zajmują się klimatem, edukacją, przeciwdziałaniem przemocy, czy rozwijaniem tradycji lokalnych.
to szkoły, w szkołach organizacje społeczne upatrują miejsce do realizacji swoich celów. Tak? Każda organizacja społeczna funkcjonuje, żeby zrealizować jakąś swoją misję czy wizję świata. Ma zapisane cele w statucie i bez szkół my ich nie osiągniemy. Jeśli chcemy na przykład żyć w czystym środowisku w Polsce, są organizacje, które pracują w temacie klimatu, to bez szkół i bez edukacji klimatycznej organizacje doskonale wiedzą, nie osiągniemy tego celu. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie i dmuchanie na tą współpracę. Z drugiej strony wiemy też, że z różnych stron różne instytucje przyglądają się, co jest naturalne, tak? Bo oczywiście różni interesariusze chcą przypatrzyć się tej współpracy między organizacjami społecznymi i szkołami. Czasem jest to administracja centralna, czasem jest to administracja samorządowa, no ale przede wszystkim są to rodzice. I my też to w pełni rozumiemy i rozpoznaliśmy tym badaniem, że też z tego się biorą różne przyjmowane przez dyrektorów kryteria doboru organizacji społecznych. Tak? Oczywiście z jednej strony jest to misja szkoły i wizja tego, jak będzie ta szkoła funkcjonować w głowie i sercu dyrektora, dyrektorki, ale z drugiej strony, że jest też pewien rodzaj instytucjonalnej nieufności. Dlaczego? Bo te światy są zupełnie różne. Tak? Funkcjonowanie organizacji społecznych, ich elastyczność, czasem szybkość, a czasem też niedbałość, tak? Jest inna niż instytucjonalne podejście szkół, tak? I z tego też się mogą brać różne nieufności w tej współpracy. Jest to zrozumiałe dla setek organizacji, że dyrektorzy przez to przyjmują różne kryteria. I to nie jest tak, że każda szkoła jest otwarta dla każdej organizacji społecznej. Nigdy tak nie było i no nie postulujemy, że tak ma być, bo wiemy, że to jest też prawo dyrektora do ustanawiania wizji szkoły i do tego, żeby tę szkołę prowadzić. Poproszę następny slajd. To, co jest też, odnajdą Państwo w tym raporcie, to też zmapowaliśmy takie kluczowe potrzeby, które szkoły wskazują jako ogromną wartość dodaną współpracy z organizacjami społecznymi. Tak? Te obszary to jest choćby wsparcie psychologiczne i profilaktyka zdrowia psychicznego. Rzeczy, które oczywiście szczególnie wybijają się w temacie w czasie pandemii, między kolejnymi falami pandemii i edukacji zdalnej. Tutaj często organizacje społeczne mają ten tak zwany know-how, tą wiedzę, jak to robić, tak? I pomagają szkołom realizować programy profilaktyki. Z drugiej strony dla szkół organizacje społeczne to jest też powiew świeżości. Często organizacje przez swoich trenerów, mentorki korzystają z nowych metod, które zaciągają z zagranicy, tworzą na nowo i to jest ten powiew świeżości, które szkoły dostrzegają, że z organizacjami społecznymi przychodzi unowocześnienie procesu dydaktycznego, wykorzystanie również nowych technologii, nowych aplikacji. Oczywiście dla szkół współpraca z NGO-sami, z organizacjami społecznymi jest ważna, bo to też wpływa na promocję szkoły, na widoczność szkoły, choćby w czasie rekrutacji. Szkoły często lubią się chwalić, że współpracują z konkretnymi podmiotami, które mają renomę. Ma to przyciągnąć kandydatów i kandydatki do szkoły. Z drugiej strony też bardzo ciekawym wątkiem, który współgra również z uzasadnieniem do tej nowelizacji, że dla szkół, dla naszych respondentów i respondentek organizacje społeczne to jest sposób na włączenie rodziców, na inne sposoby włączania rodziców do życia szkoły i do współdecydowania, a nie odwrotnie, że jest to motyw, który ogranicza rolę rodziców. Często też, i to będziemy pokazywać na przykładach, działalność organizacji społecznych w szkołach to jest po prostu rozwój osób, które się tam uczą i osób, które pracują, tak? Czyli szkolenia, systemy doskonalenia, ciekawe programy, nowe materiały. To przynoszą organizacje społeczne do szkół i z tego nam wychodzi też, z tego nam, to nam wychodzi z badania. Zachęcam do tego, żeby zerknąć. Ja jestem też ciekawy zdania Małgorzaty, bo jak tak mówię o tym, to jest oczywiście z perspektywy badaczy, tak? Osób, które tworzyły ten raport. No jestem ciekawy, jak patrzysz sobie na ten slajd i tutaj wymieniliśmy te plusy, które dostrzegają szkoły. Czy dla ciebie to są też plusy? Dostrzegasz inne, a może coś jest tu na wyrost? Jak czujesz to? Michale,
Dla mnie organizacje pozarządowe są bardzo wielkim wsparciem. Pomagają mi realizować wszystkie zadania, które szkoła ma realizować. Ja może powiem, jestem dyrektorką liceum, więc my często w liceach skupiamy się na realizacji takiej podstawy programowej, a jak weźmiemy podstawę programową do ręki, przeczytamy jej preambułę, to tam jako szkoła mamy nauczyć naszą młodzież bardzo wielu kompetencji społecznych, kompetencji właśnie związanych i z uczeniem się. Bardzo, bardzo tych kompetencji jest różnych. W związku z tym dla mnie organizacje społeczne pomagają i współpraca z nimi pomaga nam realizować tą podstawę programową bardzo szeroko, patrząc na wiele aspektów i też łącząc przedmioty. Wypełnia nam czasami naszą lukę kompetencyjną, bo wiadomo, w liceach często było tak postrzegane, że wchodzimy i jest matematyka, to jest matematyka. Za chwilę idziemy na fizykę, biologię, chemię, tak? Natomiast poprzez udział w różnych programach, projektach, które wchodzi szkoła i które proponują nam organizacje pozarządowe, my potrafimy na naukę popatrzeć globalnie, tak? Potrafimy popatrzeć na wyzwania współczesnego świata poprzez pryzmat różnych przedmiotów i to połączyć. To, co tutaj jest napisane, że organizacje społeczne pomagają nam unowocześnić proces dydaktyczny, jak najbardziej. Ja korzystam z programów CEO. Moja szkoła jest w programie szkoły uczącej się, gdzie rozwijamy kompetencje u nauczycieli oceniania kształtującego i procesu takiego podmiotowości, dialogu w procesie dydaktycznym. I to też korzystamy z materiałów wypracowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskich, ale i przez nas, z trenerów, gdzie te materiały są, często przyjeżdżają do organizacji ze świata, tak? Czyli korzystamy z dobrych praktyk innych systemów edukacyjnych, włączamy je do naszej pracy. Jest organizacje społeczne jak najbardziej, jest naszym działaniem, wspierają nas w promocji. Ja jako dyrektorka co roku projektuję klasy, w których będę dokonywała naboru. I na przykład w tym roku mam klasę, otwieram jako nowość, klasę psychologiczno-społeczną. I wiadomo, psychologiczno-społeczna, tam chodzi o, to jest tylko nazwa, tak naprawdę chodzi o przedmioty rozszerzone, ale piszę w opisie tej klasy, że chcę dzieci wyposażać w kompetencje społeczne. I jako dyrektorka mam do tego narzędzie, mogę robić zajęcia kreatywne i właśnie na tych zajęciach kreatywnych korzystam z programów, czy zapraszam ekspertów z organizacji pozarządowych, które oprócz realizacji takich przedmiotów rozszerzonych dopełniają tą klasę do całości. Możemy realizować, mam klasę na przykład językową z edukacją globalną, w której realizujemy programy z edukacji globalnej. Korzystamy z programów Centrów Edukacji Obywatelskiej. Także to jest bardzo duże wsparcie i wypełnienie naszej luki kompetencyjnej czasami. Okay, dziękuję Ci bardzo, Małgosiu. Czy oprócz CEO współpracujesz też z lokalnymi organizacjami społecznymi, jakimiś innymi podmiotami pozarządowymi? Ja w ogóle jestem jeszcze prezeską przy szkole. Utworzyliśmy sobie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół pierwszego liceum, którego jestem prezeską. I właśnie tutaj to stowarzyszenie bardzo nam też pomaga, no może, bo tamte organizacje ogólnopolskie patrzymy na niedługofalowo. Ta współpraca jest planowa, w zależności od tego, jakie są w danym roku priorytety, tak? To my sobie szukamy programów, które oferują nam organizacje pozarządowe i w nie wchodzimy, albo na podstawie diagnozy. Natomiast stowarzyszenie, które jest sensu stricte, które powstało przy szkole,
to tutaj właśnie współpracujemy, szukamy jakichś na przykład małych grantów, którymi możemy wesprzeć takie działalność szkoły. Często to jest działalność artystyczna, działalność na przykład teatralna. Też organizujemy poprzez to stowarzyszenie dodatkowe zajęcia. Na przykład jeżeli wychodzi nam z diagnozy, że młodzież nie do końca sobie radzi w jakimś przedmiocie albo chciałaby wyjść poza ten przedmiot troszeczkę inaczej, no to wspieramy ich poprzez to stowarzyszenie działalnością taką dydaktyczną. No też to stowarzyszenie, które mamy przy szkole, bardzo nam jest pomocne w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli coś się wydarza nagle, to jest taka szybka ścieżka, ponieważ jako stowarzyszenie tutaj działające przy szkole, które ma jako w misji wspieranie tej własnej szkoły, tej mojej właśnie szkoły, gromadzimy też środki od sponsorów i w sytuacji kryzysowej, kiedy coś się nagle w szkole wydarza, mamy środki finansowe, żeby poszukać pomocy, która w danym momencie trafi do uczniów. Także jest to bardzo taka szybka ścieżka, no i taka właśnie reakcja na kryzysy i pozyskiwanie środków na taką działalność bieżącą. Jasne. Dziękuję Ci bardzo, szczególnie za wspomnienie o tym stowarzyszeniu przy szkole, bo to też czasem nam umyka, że takie stowarzyszenia, które przy wielu szkołach istnieją, to też są podmioty, które należą do tej kategorii organizacji społecznych, czy też NGO-sów, jakby to trochę nowocześniej nazwać. Dziękuję bardzo. Michale, rozumiem, że przechodzimy dalej już do ekspertyzy. Tak, no właśnie, to był taki wstęp trochę, żeby no, podsumować tę powszechność tak naprawdę tej współpracy i istotność jej, no ale właśnie tych form aktywności organizacji społecznych w szkołach prowadzonych jest dużo i właśnie nie wszystkie one podlegają nowelizacji, a też nawet nie wszystkie one podlegają pod artykuł 86. No i tu chciałbym zaprosić Dawida, jakbyś mógł nam wyjaśnić właśnie te różne formy i pod jakie przepisy prawne one podlegają. Dziękuję bardzo i dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie się spotykamy, chociaż troszkę mniej mnie cieszy okazja, przy której się spotykamy, to znaczy przyjęcie zmian w prawie oświatowym, które są złe na co najmniej trzech poziomach. Po pierwsze, nie zostało przez Ministerstwo Edukacji, które jest autorem tej nowelizacji, wyjaśnione i udowodnione, dlaczego potrzebujemy przepisów, które zacieśniają zewnętrzną kontrolę nad niektórymi formami działalności organizacji w szkołach, które ograniczają samodzielność wspólnot szkolnych, nie tylko dyrektorów, przy organizowaniu takiej współpracy. Po drugie, są to przepisy w mojej ocenie na kilku poziomach niekonstytucyjne. No i po trzecie wreszcie, co za chwilę sobie wyjaśnimy, czy przedstawimy. Są to przepisy, którym brakuje precyzji i jasności. Postaramy się trochę tę mgłę, która wokół tych przepisów się tworzy, rozjaśnić, ale oczywiście nie damy gwarancji, że nasza interpretacja jest tą, która spotka się z aprobatą czy z pozytywnym odbiorem każdego kuratorium, dlatego że te przepisy zostały sformułowane no chyba jednak celowo w taki sposób, żeby ta szara strefa niejasnych przypadków, niejasnych sytuacji była jak największa, tak aby dawać pole do potencjalnie jak największej ingerencji ze strony kuratorów, ale spróbujmy sobie wyjaśnić w kilku punktach to, co się ma zmienić, co ma być tym najważniejszym elementem nowelizacji. Po pierwsze, spójrzmy na to z takiej bardzo ogólnej perspektywy, która nam pomoże trochę zrozumieć,
co się w rzeczywistości może zmienić. Działalność organizacji pozarządowych w takim bardzo szerokim ujęciu, nawet jeżeli jest to działalność skierowana do dzieci i młodzieży, nie podlega oczywiście jako taka nadzorowi czy kontroli ze strony kuratoriów oświaty. Kuratoria są organami nadzoru pedagogicznego, więc ich działalność jest skierowana ściśle na funkcjonowanie systemu oświaty i podmiotów, które w tym systemie oświaty działają. Więc mamy całą przestrzeń działalności, która w ogóle nie podlega rygorom prawa oświatowego. To jest działalność polegająca na tym, że organizacje prowadzą jakieś formy aktywności skierowane do dzieci i młodzieży, ale bez wyraźnego wsparcia ze strony instytucji systemu oświaty, ze strony szkół, bez wyraźnej współpracy, współdziałania ze szkołami. I tutaj się oczywiście nic nie zmieni, bo ta sfera działalności wykracza poza regulacje prawa oświatowego. Drugą sferą, która już dzisiaj podlega regulacji prawa oświatowego i w której nic się co do zasady nie zmieni, to jest działalność organizacji w szkole, w szkołach, która nie obejmuje prowadzenia zajęć z uczniami. Tutaj stosujemy artykuł 86 prawa oświatowego w brzmieniu dotychczasowym, pamiętając oczywiście na wstępie, że ten przepis nie stosuje się wyłącznie do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, więc tylko tam w ogóle ta regulacja będzie miała zastosowanie. Co te przepisy, tak dla przypomnienia, przewidują? Otóż przewidują one, że organizacje, tutaj dodefiniujmy to sobie, posiłkując się też artykułem 3 prawa oświatowego, że chodzi o organizacje pozarządowe w rozumieniu przede wszystkim ustawy o działalności pożytku publicznego. Organizacje mogą podejmować działalność w szkole po uzgodnieniu warunków tej działalności z dyrekcją i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. Tam, gdzie jest Rada Szkoły, czyli niewielkiej liczbie placówek, także Rady Szkoły. Ta zgoda, czy też pozytywna opinia, która jest de facto zgodą, może być udzielona bezterminowo, nie musi być ograniczona do ściśle wypunktowanych form działalności. Może to być taka zgoda ogólna na obecność, na działalność danej organizacji w szkole. To pojęcie działalności oczywiście też nie jest tak do końca precyzyjne. No, posiłkując się tutaj komentarzami do prawa oświatowego, no i taką podstawową interpretacją przepisów prawa, no mowa tutaj przede wszystkim o takiej aktywności, która jest w jakiś sposób bierny lub aktywny, wspierana przez szkołę, która jest oczywiście skierowana do uczniów, także jeżeli jest to działalność skierowana do uczniów poprzez nauczycieli, i która obejmuje cały wachlarz aktywności, no, które co do zasady no, nie powinny się ograniczać do jednorazowej aktywności, na przykład wystąpienia w obronie praw jakiegoś ucznia, uczennicy, tylko powinny wypełniać tę definicję działalności, czyli czegoś, co jest zorganizowane, ciągłe, prowadzone w pewnych ramach, które są jakoś tam jasno określone. W definicji działalności organizacji w szkole mieści się pewna szczególna forma działalności, która stała się przedmiotem regulacji tak zwanej Lex Czarnek, czyli działalność organizacji w szkole polegająca na prowadzeniu zajęć z uczniami. I tylko ten obszar, tylko w tym zakresie mamy do czynienia ze zmianami.
ze zmianami, które wprowadzają do tego procesu współpracy nowego, powiedziałbym, niepożądanego czy też nieuzasadnionego aktora w postaci kuratora oświaty. Dlatego, że to, co się przede wszystkim zmieni, to obowiązek uzyskania dla tej formy współpracy i tylko dla tej, czyli tylko dla prowadzenia zajęć z uczniami, pozytywnej opinii, czyli de facto zgody kuratora oświaty. Ponadto ustawa wprowadza też dodatkowe rygory formalne, dodatkowe obowiązki biurokratyczne, które mają zastosowanie już po uzyskaniu zgody kuratora oświaty, a wcześniej oczywiście Rady Rodziców, tak jak przy innych formach współpracy, a mianowicie obowiązek przekazania rodzicom czy też uczniom pełnoletnim informacji o prowadzonych zajęciach oraz, co wydaje się szczególnie skomplikowane, pisemnej zgody uczniów, rodziców, pisemnej zgody uczniów pełnoletnich lub rodziców uczniów niepełnoletnich. O kolejnych krokach w tej procedurze uruchamiania zajęć prowadzonych przez organizację powiemy sobie nieco później. Teraz jeszcze tylko dwa słowa o tym. Poproszę o kolejny slajd. Dwa słowa o tym, po pierwsze, kiedy te przepisy czy ta procedura nie będzie miała zastosowania, to znaczy kiedy, mimo że zajęcia będą prowadzone przez organizację, nie będzie wymogu uzyskania zgody kuratorium na uruchomienie tych zajęć. No przede wszystkim ustawa przewiduje tutaj dwa wyłączenia. Jedno, które będzie, jak sądzę, dość powszechnie stosowane, to znaczy wyłączenie zadań prowadzonych przez organizacje harcerskie. W takim przypadku wystarczy ta podstawowa formuła nawiązania współpracy, czyli uzgodnienie warunków i zgoda Rady Rodziców. Kuratorium nie musimy w tę procedurę włączać. No i wreszcie, o czym już wspomniałem, te przepisy nie dotyczą szkół prowadzonych przez inny podmiot niż jednostki samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych, więc mówimy tutaj o procedurze, która ma zastosowanie tylko i wyłącznie do szkół samorządowych. I to na razie tyle z mojej strony, ale wrócimy za moment do wyjaśnienia sobie tego pojęcia prowadzenia zajęć z uczniami, żeby mieć na tyle, na ile to możliwe, jasność co do tego, kiedy będziemy, mówię tutaj o Państwu jako dyrektorach szkół, zobowiązani do wystąpienia o opinię czy de facto zgodę kuratorium. Dzięki, Dawidzie, za to zarysowanie, można powiedzieć, tych trzech typów aktywności organizacji. Teraz chcieliśmy krótko pokazać przykłady, bo wydaje się nam, że też te przykłady tych różnych aktywności pomogą sobie zwizualizować właśnie, o czym mowa. I też, jeśli Państwo macie jakieś przykłady takich działań, które podejmujecie wspólnie z organizacjami, które Waszym zdaniem wpisują się właśnie w któryś z tych typów, to też podawajcie te przykłady na czacie i też, tak jak Przemek mówił, jeśli macie jakieś pytania dotyczące właśnie tych aktywności, to również prosimy albo na czacie, albo na maile, będziemy je zbierać i też postaramy się odpowiedzieć, to znaczy pokazać w materiale zbierającym właśnie różne typy aktywności, żeby jak najwięcej tych przykładów było, no po prostu było wyjaśnionych. No i właśnie, jeśli chodzi o ten pierwszy typ aktywności, czyli te działania, o których mówił Dawid, no że one prowadzi je organizacja społeczna dla dzieci i młodzieży,
ale no, nie możemy uznać, że one mają charakter działalności organizacji w szkole z różnych powodów, więc w związku z tym nie są w ogóle regulowane przez prawo oświatowe. Część z nich jest może oczywista, ale myślę, że warto o nich powiedzieć tak na wszelki wypadek, bo też żeby właśnie nie było obawy przed tym, żeby gdzieś te aktywności się w szkołach działy, czy żeby na przykład szkoły zapraszały uczniów, uczennice do tych aktywności. I tutaj właśnie wszelkie obozy letnie, czy też takie warsztaty, zajęcia dla młodzieży, które odbywają się poza godzinami szkolnymi i nie są elementem obowiązkowych zajęć szkolnych, do których młodzi też się najczęściej indywidualnie zgłaszają, tak? Nie ma tutaj zastosowania też wszelkie webinaria szkolenia stacjonarne, czyli webinaria albo szkolenia online czy stacjonarne, ale których zgłaszają się uczniowie indywidualnie, to również są te aktywności, w których nie musimy ani prosić o zgody Rady Rodziców, opinię, tak, ani tym bardziej kuratorium. Czy na przykład zawody sportowe, to też jest taka forma, która się, prawda, pojawia, że jakieś stowarzyszenia organizują jakieś pikniki, zawody sportowe i młodzi tam po prostu przyjeżdżają, biorą udział, więc jak najbardziej to jest również w tej kategorii. No właśnie, no też taka popularna, no CEO dużo materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć publikuje, również pole dialogu, więc korzystanie z nauczycieli, nauczycielek, z materiałów, które udostępniamy i to, że nauczyciele prowadzą lekcje, również nie jest w żaden sposób określane jako, nie można tego określić jako działalność organizacji, tak? Czy też udział po prostu nauczycieli w szkoleniach, webinariach, kursach online, no i przekazywanie też informacji, tak? Znaczy sam fakt, że nauczyciel przekaże informacje właśnie o takich różnych możliwościach dodatkowego udziału dla uczniów w jakichś ofertach rozwojowych, projektach, które nie są właśnie wpisane w te obowiązkowe zajęcia, to jest jak najbardziej dopuszczalne. Też tutaj nie musimy żadnej procedury stosować, ani też zniechęcać nauczycieli do tego, żeby to robili, no bo wydaje nam się, że też no raz, że to po prostu nie podlega pod ustawę, a dwa, że to po prostu jest bardzo duża, byłaby bardzo duża strata dla tej młodzieży. Tak, takimi innymi działaniami praktycznymi, które w ogóle nie podpadają pod prawo oświatowe, więc naprawdę nie warto ich zamrażać, no są różne aktywności, które w szkole dzieją się nie przez organizacje społeczne, czyli na przykład przez firmy, grupy nieformalne, uczelnie wyższe. Nowelizacja prawa oświatowego nie mówi o takich organizacjach, znaczy o takich instytucjach. Wspomina tylko i wprowadza tą nową ścieżkę, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, wyłączając z tego na przykład organizacje harcerskie, o czym wcześniej mówiliśmy. Nie podpada pod artykuł 86 zatrudnianie różnych ekspertów, wykonawców, współpracowników, współpracowniczek, które wspierają działania szkoły. Tu mieliśmy tak w okresie przygotowywania prezentacji, pracowaliśmy na takim przykładzie dodatkowego psychologa do szkoły, tak? To w ogóle nie podłącza się pod artykuł 86 prawa oświatowego. Tak samo, jeśli organizacje społeczne otrzymały poza szkołą jakieś zgłoszenie, na przykład o naruszeniu praw ucznia i dopominają się u dyrekcji, wysyłają listy, petycje, dopominają się o interwencje, to także nie jest temat na tę nowelizację. Również działania doraźne, interwencyjne, na przykład taka indywidualna pomoc psychologiczna dla konkretnych osób, tak? Jeśli udzielana jest na to zgoda rodziców, nie będzie to traktowane jako współpraca instytucjonalna szkoły z organizacją społeczną. Również wszystkie działania organizacji społecznych, które są skierowane do rodziców, tak? I które odbywają się poza terenem szkoły, nie są skierowane do uczniów, nie włącza się w to również instytucjonalnie dyrekcja, ale na przykład o takie szkolenie poprosiła Rada Rodziców. To są takie przykłady działań, które są w tym najszerszym katalogu, czyli są rodzajem aktywności organizacji społecznych, ale nie podlegają pod prawo oświatowe. Z takim wątpliwością, i dzielimy się z odwagą z Państwem tą wątpliwością, jest ten szczególny przykład, kiedy nauczyciel, nauczycielka zaprasza osobę z organizacji społecznej w charakterze gościa, eksperta na lekcję. Co wtedy? Teoretycznie, jak czytać wprost prawo, no to chodzi o prowadzenie zajęć, tak? O takie samodzielne prowadzenie zajęć przez osoby z organizacji społecznych. Tutaj mamy duży znak zapytania,
Na pewno nie można uznać zaproszenia gościa, jakiegoś krótkiego wykładu za samodzielne prowadzenie zajęć, czy za w ogóle współpracę szkoły z organizacją społeczną, taką głęboką i zinstytucjonalizowaną, ale tutaj stawiamy znak zapytania. Wydaje nam się, że może to być interpretowane przez kuratoria, tak jak Dawid powiedział, nie wiemy, jak kuratoria się będą zachowywać. Te przepisy są ogólne, więc tu na pewno należy zachować dozę ostrożności w tym temacie zapraszania gości na zajęcia organizowane przez nauczycieli. Michale, proszę o kolejny slajd. No tak, tu już podaliśmy te przykłady tych aktywności, które właśnie nie podlegają pod prawo oświatowe. Mam nadzieję, że to jest jasne. Nie wiem, czy ja też nie wiem, czy sobie pojawiły może jakieś pytania albo jakieś komentarze do odnośnie form, o których na przykład nie powiedzieliśmy. Natomiast tu to, co jest ważne, żeby to podkreślić, że jeśli mówimy o jakichkolwiek formach, to też co Mateusz mówił, tak, innych instytucji, jakichkolwiek to są, czy to są firmy prywatne, właśnie uczelnie, czy osoby prywatne, prawda, to w ogóle też nie podlega pod te przepisy, ponieważ nie są to organizacje pozarządowe. Pamiętajmy, że artykuł 86 dotyczy właśnie organizacji pozarządowych, to jest ważne. No właśnie, ale teraz chcieliśmy przejść już do tego, co może budzić więcej jeszcze pytań, czyli tej działalności, jeśli już rzeczywiście ta aktywność spełnia te kryteria działalności organizacji, no to mamy teraz dwa typy, czyli ten, który wymaga, znaczy w którym wchodzi prowadzenie zajęć, no i te, które nie obejmują prowadzenia zajęć. No ale żeby to zrozumieć, no to pytanie brzmi, jak zdefiniować prowadzenie zajęć z uczniami? No i tutaj prośba do Dawida, jakbyś mógł się odnieść do tego, co jest zapisane w ustawie, no i jak według ciebie określać, czy mamy do czynienia właśnie z prowadzeniem zajęć przez przedstawicieli organizacji? To jest bardzo, powiedziałbym, zwięzły, czy też bardzo oszczędny przepis, ale i wydaje się, że wszyscy intuicyjnie rozumiemy, co to jest prowadzenie zajęć z uczniami, no ale jednak nie jest to w praktyce, jeżeli przyłożymy to pojęcie do konkretnych przypadków, zawsze jasne. I tutaj znaczenie ma każde słowo, zaczynając może od pojęcia zajęć. Mimo że pojęcie zajęć jest pojęciem na gruncie prawa oświatowego używanym bardzo często, jest jednym, można powiedzieć, z najczęściej stosowanych pojęć, słów w przepisach oświatowych, to nigdzie nie znajdziemy takiej precyzyjnej, jasnej definicji, czym są zajęcia, czy też czym są zajęcia z uczniami. Mamy w przepisach prawa oświatowego zajęcia w różnych kontekstach, jako zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. I pomimo tych różnorodnych kontekstów, w jakim pojęcie zajęć występuje, takim wspólnym mianownikiem wydaje się, że jest zorganizowany, ciągły, sformalizowany też w znacznym stopniu i określony ramami przedmiotowymi, czasowymi zespół działań skierowanych do uczniów uczęszczających do danej placówki oświatowej. Wydaje się, że takim głównym formalnym kryterium zaliczenia danego rodzaju aktywności do kategorii zajęć jest ich uwzględnienie w arkuszu organizacyjnym szkoły, a następnie w tygodniowym planie zajęć edukacyjnych, który powstaje na podstawie arkusza. Co do zasady, coś, co arkusz zakreśla ramy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, a zatem
zakreśla ramy zajęć, za których organizacje odpowiada szkoła i za których organizacje przebieg i bierze odpowiedzialność szkoła. Jeżeli czegoś nie ma w arkuszu, no to trudno to w zasadzie traktować jako działalność szkoły, jako coś, co daje się przypisać szkole. A zatem prowadzenie zajęć, które nie są ujęte w arkuszu, które nie odbywają się w jakiejś współpracy z jakąś formą autoryzacji ze strony szkoły czy pod jakąś kontrolą ze strony szkoły, trudno traktować jako coś, co podlegałoby pod to pojęcie, podpadałoby pod pojęcie zajęć i coś, co w związku z tym podlegałoby tym nowym rygorom ustawowym. No w przeciwnym razie doszlibyśmy do wręcz absurdalnych wniosków, że rozciągamy nadzór pedagogiczny na sferę, która w ogóle nie jest organizowana przez instytucje szkoły, która jest w istocie obszarem, gdzie rozciąga się odpowiedzialność rodziców, władza rodzicielska i rodzicielskie konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. No i w tym sensie trudno do kategorii zajęć zaliczyć zajęcia, które się odbywają poza procesem dydaktyczno-wychowawczym organizowanym przez szkołę, a zwłaszcza nie są ujęte w arkuszu, nie są ujęte w tygodniowym planie zajęć. Nie są też zajęciami w tym rozumieniu, w mojej ocenie, działania polegające na informowaniu o wydarzeniach i aktywnościach jakiejś organizacji, na przykład o ofercie zajęć prowadzonych przez tę organizację poza szkołą, poza procesem organizowanym przez szkołę, obozach wakacyjnych, szkołach letnich, wydarzeniach online. Nie są zajęciami działania polegające na udostępnianiu uczniom materiałów informacyjnych w postaci ulotek, publikacji, jakichś pomocy dydaktycznych, występowanie przez organizacje w obronie praw uczniów, zachęcanie do angażowania się w działalność społeczną, a nawet wydarzenia o charakterze kampanii społecznych z udziałem również uczniów. To wszystko wydaje się, że nie podpada pod pojęcie zajęć z uczniami, które powinno być jednak rozumiane no tak, jak prawo oświatowe zakreśla pewne ramy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Czyli tym podstawowym kryterium jest rola szkoły jako instytucji, która odpowiada za organizowanie danej aktywności, za zarządzanie tym procesem. Drugim pojęciem, które musimy próbować sobie jakoś wyjaśniać, skoro już wiemy mniej więcej, co to są zajęcia, czy też staraliśmy się to sobie jakoś wyjaśnić, no jest to pojęcie, o którym już tutaj była trochę mowa, czyli pojęcie prowadzenia zajęć. Co to znaczy prowadzić zajęcie? Bo tylko wtedy oczywiście będziemy musieli wystąpić o zgodę kuratora. Prowadzenie zajęć w mojej ocenie oznacza, że osoba czy też grupa osób reprezentujących organizację, działających w imieniu tej organizacji w ramach pewnego upoważnienia do działania w imieniu organizacji, samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru, udziału ze strony kadry nauczycielskiej, realizuje zajęcia skierowane do uczniów. Skoro ustawodawca nam się posłużył pojęciem prowadzenia zajęć z uczniami, a nie na przykład uczestnictwa w zajęciach, to wyraźnie wskazuje, że chodzi o coś więcej niż to, że dana osoba z organizacji pojawi się na zajęcie. Prowadzenie zajęć to znacznie więcej niż uczestnictwo, więc wyraźnie chodzi tu o sytuację, kiedy osoba występująca w imieniu organizacji
przejmuje realizację, kierownictwo tego procesu dydaktyczno-wychowawczego, który skierowany jest do danej grupy uczniów. W tym sensie trudno mówić o, w mojej ocenie, o prowadzeniu zajęć, kiedy przedstawiciel czy przedstawicielka organizacji uczestniczy w charakterze gościa czy gościni w zajęciach, które są prowadzone przez po prostu przez nauczyciela. Trudno też oczywiście mówić o prowadzeniu zajęć, kiedy organizacja konsultuje, nawet uczestniczy w tworzeniu programu danych zajęć, udostępnia jakieś materiały. Ważne też w mojej ocenie jest podkreślenie, że jakby sam fakt przynależności danej osoby prowadzącej zajęcia do jakiejś organizacji, członkostwo w stowarzyszeniu, w organach fundacji, zatrudnienie w jakimś podmiocie pozarządowym, no nie uruchamia jeszcze z automatu obowiązku wystąpienia o zgodę kuratora, no bo wyobraźmy sobie, że nauczyciel zatrudniony na stałe w danej szkole jest jednocześnie działaczem jakiejś organizacji pozarządowej, członkiem stowarzyszenia, czy też zasiada w organach fundacji, no to jeszcze nie powoduje, że wszelkie zajęcia prowadzone przez tę osobę będą podlegały zgodzie kuratorskiej. Pamiętajmy o tym, że no to musi być element jakby wyraźnego powiązania danych zajęć z organizacją, czy osoby prowadzącej dane zajęcia z organizacją. To musi być osoba, która w ramach swoich obowiązków, czy w ramach swojej działalności w danej organizacji wykonuje pewne zadania. Pamiętajmy o tym była już mowa, że chodzi tylko i wyłącznie o zajęcia z uczniami, czyli działania skierowane do nauczycieli, do personelu nauczycielskiego nie są w żaden sposób objęte wymogiem zgody kuratorskiej. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, wydaje mi się, że zakres obowiązków wynikających z tej ustawy jest jednak węższy, niż się to może na pierwszy rzut oka wydawać, ale oczywiście czynnikiem ryzyka jest tutaj postawa kuratoriów. To znaczy pamiętajmy o tym, że kuratoria, jeżeli chodzi o generalnie poziom przestrzegania i stosowania przepisów prawa oświatowego, nie są instytucjami o najwyższej renomie. W związku z tym no, można się spodziewać prób rozciągania tych przepisów na formy współpracy, które nie będą wypełniały tej definicji prowadzenia zajęć z uczniami i prób wydawania zaleceń czy poleceń, które będą dotyczyły na przykład zakończenia czy przerwania współpracy z daną organizacją. Pamiętajmy o tym, że no w takiej sytuacji samo podjęcie współpracy i nawet zrealizowanie współpracy bez wystąpienia o zgodę kuratorium nie powoduje jeszcze natychmiastowych konsekwencji, zwłaszcza nie powoduje uruchomienia procedury dymisji dyrektora. Może jedynie skutkować wydaniem przez kuratorium zaleceń czy poleceń. Oczywiście w tym nowym, znowelizowanym trybie skutkiem niezrealizowania zalecenia czy polecenia może być uruchomienie procedury odwołania dyrektora i to jest najpoważniejszy, jak sądzę, element tej nowelizacji. No ale pamiętajmy o tym i też szczerze powiedziawszy zachęcałbym Państwa do tego, by no, nie działać w sposób, jak to się mówi, być świętszym tutaj od papieża, to znaczy raczej, jeżeli mamy wątpliwości, no to nie szukałbym na siłę rozwiania tych wątpliwości w kuratorium, tylko, krótko mówiąc, przerzucił piłkę
na pole kuratorium, pozwolił kuratorium wydać ewentualne zalecenie czy polecenie, ale nie uruchamiałbym procedury zgody kuratorskiej zbyt wcześnie i zbyt ochoczo, ze względu właśnie na to, że przepisy są niejasne, przepisy są nieprecyzyjne, więc nie można tutaj Państwu zarzucić, że naruszają Państwo prawo w sposób rażący, nie występując czy zaniechając wystąpienia o zgodę kuratorską. Przejdźmy może, tak widzę, że staramy się przyspieszyć, więc przejdźmy może do takiego podsumowania dotyczącego tej procedury krok po kroku nawiązania współpracy. Po pierwsze, pamiętajmy, że tam, gdzie współpraca nie obejmuje prowadzenia zajęć, wówczas działamy według dotychczasowych przepisów. Wiem, że nie zawsze wszyscy pamiętają o dotrzymaniu tej procedury, wykonaniu tutaj wszystkich kroków, no ale starajmy się to robić, to znaczy uzgadniamy zasady współpracy, warunki tej współpracy z organizacją. Nie ma żadnego, powiedziałbym, formatu takich uzgodnień. Te uzgodnienia mogą być bardziej ogólne, mogą być bardziej szczegółowe. To jest kwestia do samodzielnego uzgodnienia między stronami. Po uzgodnieniu występujemy o pozytywną opinię Rady Rodziców i Rady Szkoły, jeżeli taka Rada Szkoły jest w danej placówce powołana. Tak jak powiedziałem, ta zgoda czy pozytywna opinia może być ogólna, może się odnosić do całokształtu działalności danej organizacji w szkole, no i wtedy podejmujemy współpracę. Podejmujemy działalność jako organizacja i rozpoczynamy aktywność w szkole. W przypadku prowadzenia zajęć przez organizację, poproszę o kolejny slajd. To może ja bym tutaj zrobił przerwę na przykłady właśnie, bo tutaj mieliśmy jeszcze kilka właśnie przykładów tych rodzajów działalności organizacji, które właśnie nie można zakwalifikować jako prowadzenie zajęć z uczniami. Tutaj też widziałem, że Państwo o takie typy na czacie pisali. No więc właśnie, jeśli mamy działania w szkole, które są prowadzone przez nauczycieli, pracowników szkoły, czy też samych uczniów, opierające się na materiałach od organizacji, no to jest oczywiście, możemy to zakwalifikować jako działalność i jeśli to są jakieś takie szersze aktywności, jak na przykład nasz program Młodzi Głosują, organizacja szkolnych wyborów, to dobrze zastosować tę procedurę, o której Dawid wspomniał, która już obowiązuje, tak, czyli tę dotychczasową, czyli uzyskać opinię Rady Pedagogicznej, no i oczywiście zgoda dyrektora, tak, ale nie musimy tutaj prosić o zgodę kuratorium, czyli takie akcje jak właśnie na przykład maraton pisania listów Amnesty International czy różnego rodzaju właśnie projekty organizacji, które bazują na tym, że dostarczane są szkole materiały, ale już szkoła sama z nimi robi, korzysta z nich, no nie są tymi zajęciami, tak? Tu przykłady też częstych działań, takich na przykład zbiórek, które są elementem większej akcji, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, prawda? Organizacja bezpośrednio nie prowadzi żadnych zajęć z uczniami, natomiast szkoła realizuje pewne działania zgodnie z założeniami przygotowanymi przez organizację, prawda? Czyli tu jak najbardziej również nie mówimy o zajęciach, również są na przykład takie programy doskonalenia nauczycieli, które zakładają, że nauczyciele biorą udział w jakichś kursach, szkoleniach, ale potem coś robią z uczniami, prawda? Prowadzą jakieś określone zajęcia, typy działań, to również nie podlega tym przepisom. Czy też taki model, w których właśnie tutaj były pytania o różnego rodzaju akcje, takie wolontariackie działania społeczne, prawda? Jeśli uczniowie prowadzą właśnie jakieś projekty społeczne, edukacyjne,
na podstawie materiałów dostarczonych przez organizację, czy też po prostu no, zgodnie z pomysłem wypracowanym przez organizację, no, możemy to określić, że jest to działalność organizacji w szkole, no ale nie spełnia to przesłanki prowadzenia zajęć, prawda? Czyli tutaj również nie musimy mieć tej zgody kuratorium, żeby takie działania się działy. Mateusz? Tak, kolejnymi... To, co można by zakwalifikować, czyli ja myślę, że tu oddam głos za chwilę do Dawida, ale w kontrze do tych przykładów, o których powiedział Michał, czyli te, które podpadają pod 86 artykuł, ale nie pod te nowe regulacje, które może wejdą w prawie, no to mamy takie jednoznaczne przykłady współpracy NGO-sów ze szkołami, które pod tą nową ścieżkę będą podpadać. No wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy zajęcia, wprost zajęcia w całości, nawet przy współudziale nauczyciela gdzieś tam zbocznych ławek, ale jednak są prowadzone przez osoby upoważnione przez organizacje społeczne, czyli na przykład trenerów, mentorki, które przychodzą do szkoły z konkretnym programem organizacji społecznej, ze scenariuszem i prowadzą takie zajęcia, warsztaty dla uczniów w ramach godzin pracy szkoły i na terenie szkoły. To na pewno podpada pod prowadzenie zajęć z uczniami. Mamy tą sytuację lekcji online czy różnych webinariów, które są również prowadzone przez organizacje i które uczniowie oglądają na zajęciach, tak? Czyli w sposób zapośredniczony, ale też te zajęcia są prowadzone zdalnie przez organizacje społeczne. To są takie kluczowe przykłady tego, kiedy mówimy o tej nowej ścieżce, o której Dawid też za chwilę opowie pod względem formalnym. Tak, jeszcze tylko nie będziemy omawiać w szczegółach, ale tutaj też pamiętajmy właśnie, że to prowadzenie zajęć z uczniami niekoniecznie musi być fizycznie w szkole, prawda? Czyli że rozumiemy w szkole szeroko, też jeśli fizycznie odbywa się albo właśnie w online, o którym Mateusz powiedział, albo poza szkołą, na przykład w siedzibie organizacji, ale samo działanie jest wpisuje się właśnie w tę działalność, w działalność szkoły, odbywa się w ramach obowiązkowych zajęć, uczniowie po prostu przychodzą i uczestniczą, czy na przykład też w takich konferencjach, jeśli projekt, prawda, przewiduje spotkanie na sam koniec, to często w naszych CO-owych programach, no i ta konferencja no, też spełnia tę przesłankę zajęć, no ale to oczywiście też mówimy o takich projektach, działaniach, które odbywają się w czasie regularnych działań szkoły. No właśnie, ale to już trochę przechodząc właśnie do tego, jak ta nowa ścieżka wygląda. Dawidzie. Jak od razu zapewne Państwo widzą, ta nowa ścieżka, czy też ścieżka, która będzie miała zastosowanie wyłącznie do działań zakładających prowadzenie zajęć z uczniami, jest dłuższa, bardziej skomplikowana, obejmuje więcej niezbędnych czynności po stronie, zwłaszcza po stronie dyrekcji. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że nie tylko, że ta ścieżka ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy współpraca obejmuje prowadzenie zajęć z uczniami, ale tylko i wyłącznie do tego obszaru współpracy. Czyli organizacja może działać w szkole bez zgody kuratora i nawet jeżeli organizacja nie uzyska, czy też dyrekcja nie uzyska zgody na prowadzenie zajęć przez daną organizację, to ta organizacja w dalszym ciągu może w szkole pozostać i prowadzić działalność, która tego prowadzenia zajęć nie obejmuje. Więc to nie jest tak, że brak zgody kuratora oznacza, że organizacja musi się ze szkoły, mówiąc kolokwialnie, wyprowadzić, tylko oznacza, że nie będzie mogła tej konkretnej formy aktywności realizować. Co musimy zrobić krok po kroku, żeby doprowadzić tę ścieżkę współpracy do końca. Potrzebujemy, tak jak to dotychczas, pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły, jeżeli taka istnieje. Następnie przekazujemy kuratorowi program zajęć oraz wykorzystywane
do tego programu, do realizacji tego programu materiału. Oczywiście ustawa nam nie precyzuje, czym jest program zajęć, nie ma żadnego wzoru, formatu tego programu. No wydaje się, że to powinien być dokument, który oczywiście opisuje przebieg zajęć, wykorzystywane metody dydaktyczne, treści, cele, efekty kształcenia, ale nie ma tutaj formatu, który byłby jakoś odgórnie narzucony. Pamiętajmy w tym kontekście, że nie jesteśmy ustawowo w żaden sposób zobligowani do przesyłania kuratorium informacji, dokumentów dotyczących samej organizacji, jakiegoś profilu tej organizacji, jakiegoś raportu na temat samej organizacji. Tego ustawa nie wymaga i no, w mojej ocenie nie ma podstaw, żeby takie dokumenty do kuratorium przesyłać, bo ustawa wyraźnie stanowi, że ocenie kuratora pod względem zgodności z prawem podlega program zajęć, a zatem nie podlega sama organizacja. To znaczy liczy się to, co jest w programie i to ma ocenić kurator pod względem legalności, a nie to, co kurator sądzi o danej organizacji. Oczywiście w praktyce nie możemy wykluczyć sytuacji, że to, jak kurator będzie interpretował prawo, będzie zależało od tego, co myśli o danej organizacji, ale będzie to działanie pozbawione podstaw prawnych. Jeżeli, zakładając taki pozytywny scenariusz najpierw, jeżeli dostajemy od kuratora pozytywną opinię, wówczas możemy no jeszcze nie zacząć współpracy, jeszcze nie zacząć zajęcia, tylko możemy przejść do kolejnych kroków. Kolejnym krokiem jest przekazanie rodzicom czy też uczniom pełnoletnim informacji, jak to ustawa stanowi, pełnej informacji o celach i treściach realizowanego programu zajęć. Wraz z pozytywnymi opiniami kuratora i pozytywną opinią Rady Rodziców. Nie jest oczywiście jasne, co możemy rozumieć pod tym pojęciem pełnej informacji o celach i treściach programu zajęć, ale wydaje się, że wystarczające będzie przedstawienie rodzicom czy też uczniom pełnoletnim tego samego materiału, który został wcześniej przedłożony kuratorowi. Pojęcie przedstawienia oznacza, że należy wykorzystać stosowane normalnie w szkole regularnie kanały komunikacji z rodzicami, elektroniczne, osobiste, takie jak na przykład zebrania rodziców. Nie ma obowiązku pozyskiwania od odbiorców, czyli od rodziców lub uczniów pełnoletnich, jakichś potwierdzeń zapoznania się z informacjami. Warto jednak w dokumentacji współpracy no, odnotować, w jaki sposób ta informacja została przedstawiona. W drugim kroku, który jest takim krokiem opcjonalnym, fakultatywnym, udostępniamy rodzicom, ale tylko na ich wniosek, materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Czyli nie musimy rodziców zasypywać materiałami, literaturą, pomocami dydaktycznymi. Możemy te materiały udostępnić tylko, czy też musimy, tylko wtedy, jeżeli ktoś się do nas o to bezpośrednio zwróci. Jak to mamy zrobić? Ustawa nie precyzuje, więc możemy na przykład udostępnić te materiały poprzez pozostawienie ich do wglądu w sekretariacie szkoły. Nie ma obowiązku przesyłania tych materiałów w jakiejkolwiek formie wnioskującym rodzicom. I wreszcie ostatni krok, uzyskanie pisemnej zgody rodziców, a w przypadku uczniów pełnoletnich, tych uczniów na udział w zajęciach. Wymóg pisemnej zgody trzeba rozumieć zgodnie z zasadami ogólnymi, zasadami kodeksu cywilnego, gdzie mowa jest o tym, że do zachowania pisemnej formy
czynności prawnej, wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie, czyli no musimy mieć dokument, na którym rodzic składa podpis wyrażający zgodę na udział dziecka w danych zajęciach. Wystarczająca jest oczywiście zgoda wyrażona przez jedno z rodziców, ponieważ zgodnie z ogólnymi zasadami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie. I to jest domknięcie procedury polegającej na uruchomieniu zajęć prowadzonych przez organizację. Możemy wtedy przystąpić do działania. Dwa słowa tylko o sytuacji, kiedy tej zgody nie mamy, kiedy mamy opinię negatywną. W takiej sytuacji, choć ustawa tego trybu odwoławczego wyraźnie nie przewiduje, to znaczy nie określa precyzyjnie, jak można zaskarżyć negatywną opinię kuratora, zastosowanie najpewniej znajdą, chociaż musi to potwierdzić oczywiście praktyka sądowa, zastosowanie znajdą ogólne zasady sądowej kontroli działań administracji, czyli ta negatywna opinia może w mojej ocenie podlegać zaskarżeniu i to zarówno przez organizację, jak i przez dyrektora szkoły, jak i przez organ prowadzący, czyli samorząd, jako tak zwany inny akt z zakresu administracji publicznej decydujący o prawach lub obowiązkach danego podmiotu. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał wiedzieć dokładnie, jak to zrobić, jak odwołać się, jak zaskarżyć tego typu akt, to oczywiście nasza opinia w tej sprawie szczegółowa będzie dostępna, jak sądzę, publicznie. Bardzo dziękuję, Dawidzie. Ja wiem, że ta problematyka jest bardzo złożona i wiele można by było jeszcze powiedzieć, ale czas jest nieubłagany, a bardzo mi zależy, żeby oddać głos Małgosi Targosz z racji tego, że no z jednej strony masz doświadczenie, Małgosiu, w uzyskiwaniu zgód w dotychczasowej, znaczy nie zgód, tylko tej akceptacji rady w dotychczasowej formule, i na pewno rozważałaś, co zrobić w sytuacji, kiedy podejmujesz tyle różnych działań z organizacjami pod rządami tej nowelizacji, jeśli zaistnieje. Czy mogłabyś się podzielić jakimiś dobrymi praktykami z przyszłości, takimi, które dają się zastosować, a jednocześnie swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego, jak skutecznie działać, jeśli prezydent podpisze tę nowelizację? Dziękuję bardzo za głos. Ja jak przeczytałam o tej nowelizacji, to w pierwszym momencie zatkało mi oddech, tak jak chyba każdemu. Natomiast w takich sytuacjach trudnych mam zawsze taką zasadę: stań mocno na ziemi i pomyśl, tak? Stań mocno na ziemi, to znaczy zaczęłam myśleć, co się zmieni w moim dotychczasowym funkcjonowaniu i na czym mogę się tutaj solidnie oprzeć, tak? Bo w sytuacjach trudnych zawsze nam jest takie potrzebne, solidne poparcie. I jak sobie przeczytałam ten projekt ustawy i pomyślałam, jak funkcjonuje, to tak naprawdę niewiele się zmieni. Ja tutaj myślę, że każdy z nas, dyrektorów szkół, dba o współpracę z rodzicami, tak? Bo rodzic jest tutaj kluczowy. Minister w swojej narracji mówi, że chce zwiększyć rolę rodziców o decydowaniu w szkole. Jak to się odbywało u mnie? Planując każdy rok, my ten rok w zasadzie następny planujemy tak naprawdę już w momencie gdzieś od kwietnia. Dyrektor prowadzi diagnozę, wie, co się w szkole dzieje, prowadzi obserwacje, widzi, jakie istnieją sytuacje kryzysowe. Te diagnozy są powszechne, przedstawiane rodzicom w ciągu roku, więc już w ciągu danego roku szkolnego, jak gdyby na podstawie obserwacji, monitoringu,
projektujemy sobie i co będzie się wydarzało w następnym roku. Dyrektor pod koniec roku, mnie to jest zawsze czerwiec, przedstawia wnioski z nadzoru i Rada Pedagogiczna rekomendacje, jak te wnioski będziemy wdrażać. Ja się zawsze staram, żeby to były 3 mniej więcej wnioski, żeby można było je faktycznie zrealizować. I tutaj szukamy zawsze wsparcia w organizacjach pozarządowych. Organizacje pozarządowe są jakby odpowiedzią na to, pomagają nam wdrażać to, czy docierać do młodzieży tam, gdzie to jest potrzebne. I zawsze to jest pod koniec czerwca, czyli pod koniec czerwca już wiemy, jakie programy będziemy chcieli wprowadzać, co będziemy chcieli uwzględniać w naszym planie pracy na przyszły rok, w naszym programie profilaktycznym. Szukamy organizacji, które nas wspomogą, do tego dochodzą jakieś priorytety ministerialne i pod koniec sierpnia jesteśmy z tym gotowi. Tak? Nauczyciele przez wakacje przeglądają programy, w które mogą wejść, które będą spójne z naszą i misją, w której idziemy, z naszymi wartościami, które mamy w szkole. I z reguły jest tak, że na początek września, kiedy planujemy rok szkolny, jesteśmy gotowi z naszą współpracą również z organizacjami pozarządowymi. Mamy już konkretne programy z organizacji i wtedy występujemy do rodziców. I z reguły idę ja i przedstawiam rodzicom na podstawie diagnozy, tego, co się wydarzyło w ubiegłym roku. Wychodzi nam, że w tym roku powinniśmy wzmocnić współpracę w takim obszarze, jako działania w naszym programie wychowawczo-profilaktycznym proponujemy to, to, to. Będziemy to robić za pomocą współpracy z taką, a nie inną organizacją pozarządową. I w momencie, kiedy to jest tak przedstawiane, rodzice... Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby któryś rodzic na zebraniu powiedział na tym takiej pierwszej wrześniowej radzie, kiedy ja się spotykam z całą radą rodziców, kiedy by były jakieś wątpliwości. I zawsze we wrześniu ja wychodzę z gotową zgodą rady rodziców, że te organizacje w tym roku w szkole mogą działać, bo na podstawie diagnozy są one potrzebne, programy z reguły organizacje też mają. No i co? Nauczyciel idzie teraz, nauczyciel wychowawca do swojej klasy, również to przedstawia, mamy już zgodę rady rodziców, no i potem organizacje wchodzą i zabezpieczamy się jeszcze. Jak już organizacja wchodzi do grupy młodzieży, no to jeszcze zbieramy takie indywidualne zgody. Na przykład jak wchodzimy w jakiś taki program, gdzie nie wchodzi całość grupy, tylko kilka osób, więc zbieramy jeszcze indywidualne zgody. W tym momencie będziemy musieli tą naszą ścieżkę, kiedy dochodzi zgoda kuratora, przyspieszyć, tak? I będziemy musieli poprosić organizację pozarządową, tak sobie wymyśliłam, że chyba już w czerwcu o program i ponieważ my w czerwcu jesteśmy gotowi z podsumowaniem tamtego roku i z jakimś pomysłem na następny i tak myślę, że to będzie ten czas, kiedy w czerwcu będziemy prosić o opinię kuratora. Bardzo dziękuję tutaj panu doktorowi Szczęściło za usystematyzowanie nam w głowie, co to znaczy organizacja zajęć prowadzonych przez szkołę. Czyli to są takie te zajęcia, które ja faktycznie musiałabym ujmować w arkuszu. No i też dziękuję za to Michałowi, za to usystematyzowanie, że mentor to też jest osoba, która prowadzi zajęcia z uczniami. Wobec tego my będziemy mogli sobie już to przemyśleć i do kuratora wystąpić w czerwcu. Tak, taki mam pomysł. I nie zamierzam jakby wykonywać żadnych ruchów, poczekać, co kurator odpisze, tak? Czyli przesłać tylko plan, który będę się starała z organizacji dostać i poczekać na ruch kuratora. Natomiast na pewno nie, ta nowelizacja nie spowoduje
że z którąś organizacją zaniecham współpracę albo że tej współpracy będę się bała podjąć. Bo wiecie Państwo, tak sobie myślę, jestem dyrektorką szkoły, mam jasną wizję prowadzenia tej szkoły, mam wszyscy, moi nauczyciele, a przepracowywaliśmy jakby kierunek, w którym podąża nasza szkoła partycypacyjnie, włączając w to rodziców, uczniów. Przepracowywaliśmy sobie wartości w szkole, tak? Jeżeli uczniowie, rodzice, my wiemy wszyscy, że nasza szkoła ma taki profil, tak pracujemy, takie wartości i programy współpracy z organizacjami pozarządowymi odpowiadają zarówno i na prawo oświatowe, i na nasze wartości, na naszą misję, na nasze cele w danym roku, to ja nie widzę powodu, żeby tego nie robić, żeby z tymi organizacjami nie współpracować. Także na pewno tej współpracy nie zaprzestanę. Dojdzie mi jeden element zasięgania opinii kuratora i tak myślę, że nie zamierzam tego ułatwiać. Prześlę tylko program i teraz ruch jest po jego stronie, tak? Bo w prawie jest tak napisane, że to kurator będzie wyrażał zgodę i jakby sprawdzał, czy program i materiały są zgodne z prawem. Tak, czyli to kurator mi musi pokazać, że coś w tym programie jest niezgodne z prawem w momencie, kiedy to odrzuci. W związku z tym myślę, że taka będzie moja ścieżka postępowania. Bardzo dziękuję, Małgosiu, za ten głos. Chciałem powiedzieć odwagi, ale mam wrażenie, że to jest po prostu głos takiej rzetelności dyrektorskiej, polegającej na tym, że odpowiadam za szkołę i chcę, żeby ona jak najlepiej realizowała potrzeby i to jest po prostu dodatkowa trudność. Dodatkowa trudność, też bym tak to nazwała. W tym kontekście myślę, że warto podkreślić jeszcze, że przepis jest tam też taki zawarty, który mówi, że jeżeli kurator nie odpowie przez 30 dni, to należy uznać, że się zgodził. Co może w wielu wypadkach następować, zważywszy, gdyby na przykład, nie wiem, połowa szkół złożyła takie wnioski, to kuratoria będą miały sporo pracy. Też tak sobie razie... właśnie stąd ten czerwiec u mnie tak w głowie mocno rezonował, że póki jeszcze mam w szkole nauczycieli, tak, póki jeszcze podsumowujemy tamten rok i jakby już wtedy nam się rodzi, co się wydarzy w następnym roku, w związku z tym jak do kuratorium w czerwcu wyślemy i przez 30 dni nie mamy odpowiedzi, a popatrzcie, okres jest urlopowy, to tam też mogą mieć trudności, bo odpowiadamy. To 1 września my z programami możemy ruszać, tak? Czyli moja procedura pójścia do rodziców, to znaczy rady rodziców będę musiała też na czerwiec przyłożyć, tak? Ale już taka szeroka, nauczycieli do rodziców, 1 września jesteśmy gotowi na współpracę z organizacjami. Jasne, czyli można podjąć szereg praktycznych kroków, które mogą ułatwić to działanie. Bardzo jeszcze raz dziękuję, Małgosiu. A Państwa jeszcze chciałbym poprosić o to, żeby przez ostatnie chwile, które mamy, odpowiedzieć chociaż na kilka pytań, które się pojawiły na czacie. Widziałem, że Michał tam odpisywał, ja też na kilka oczywistych starałem się odpowiedzieć, ale myślę, że publicznie też warto, żeby nasi słuchacze usłyszeli, podkreślić pewne rzeczy. Jak rozumiem, było pytanie o szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez organizacje pozarządowe. Rozumiem z tego, że one nie podlegają tej nowelizacji. Czyli w tych szkołach nic się nie zmienia. Było kilka pytań w różnych kategoriach dotyczących działań osób fizycznych, firm, i tego rodzaju podmiotów, które nie są NGO-sami. Rozumiem, że te podmioty też nie podlegają tym przepisom. Było pytanie o czas, który ma kurator na udzielenie odpowiedzi. To rozumiem, że to jest te 30 dni, że po złożeniu dokumentacji w tym czasie powinien odpowiedzieć. To co ważne, jeśli nie odpowie, to traktujemy to jako zgodę. Jako tak? zgodę. Mhm. I to jest wprost napisane w przepisie, to nie jest jakaś interpretacja kodeksu cywilnego, tylko tak po prostu jest to napisane.
Mam takie pytanie, które jakby chcę przekazać i patrzę na nie teraz na czacie. Nie wiem, czy ono jest całkiem serio, ale zasadne chyba w tej sytuacji, bo padło pytanie, czy religia podlega tym przepisom, ale rozumiem, że kościoły i związki wyznaniowe nie są organizacjami pozarządowymi, w związku z tym nie podlega. Odpowiadamy. Szukam jeszcze tych takich. To Michał, bardziej... bo mamy podkreślone kilka pytań. Może po prostu wymień Michał pytanie i Dawid. To znaczy, tam było jeszcze takie ważne pytanie, myślę, warto o tym powiedzieć, co z trwającymi współpracami, bo tak, czyli jeśli mamy teraz jakiś program i na przykład są przewidziane zajęcia, co w sytuacji, kiedy ustawa wejdzie w życie? No i tu pytanie, Dawid, jakbyś mógł się odnieść do tego, co należy zrobić w sytuacji, kiedy obecnie mamy takie współprace jako szkoła. Czy są przepisy przejściowe też jest jakby takie. Tak, przy okazji wyjaśnijmy, że ta procedura zgody kuratoryjnej odnosi się do współpracy czy do prowadzenia zajęć na przyszłość, ale jest taki mechanizm przejściowy, który ma służyć weryfikacji tych zajęć, które są prowadzone dzisiaj, czyli gdzie mamy współpracę nawiązaną przed wejściem w życie ustawy. I ta współpraca trwa w momencie, kiedy ustawa wchodzi w życie. Tutaj przewidziano, że w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a ściślej mówiąc tych przepisów, które ustawa zawiera, czyli zakładamy gdzieś połowę maja, jak sądzę, no bo mamy 14-dniowe vacatio legis w ustawie zaszyte i po upływie tego vacatio legis zacznie płynąć czas na, no właśnie na co, na przekazanie programów zajęć do kuratoriów i kuratorium będzie miało znowu te 30 dni na rozpatrzenie tych programów, analizę ich zgodności z prawem, czyli jest ten mechanizm weryfikacji również trwających zajęć. Jeżeli kuratorium wyrazi opinię negatywną, to wówczas ustawa przewiduje, że zajęcia należy zakończyć z upływem semestru, w którym negatywna opinia została wydana, czyli de facto z końcem bieżącego roku szkolnego. Jeżeli tych zajęć nie zgłosimy, no, znowu nie czeka nas żadna natychmiastowa negatywna konsekwencja, jedynie ryzykujemy tym, że przyjdzie kuratorium i wyda nam zalecenie czy polecenie w tej sprawie. Szczerze mówiąc, no, nie działałbym tutaj pochopnie, to znaczy jeżeli ustawa przewiduje termin 2-miesięczny na zgłoszenie takich zajęć, wydaje mi się, że nie ma potrzeby, aby tutaj się spieszyć z występowaniem o taką opinię, no chyba, że bardzo nam zależy na tym, żeby rozpoznać generalnie w jakim nastroju względem danej organizacji, danej formy współpracy jest kuratorium, żeby to na przyszłość sobie jakoś uwzględnić przy planowaniu tej współpracy. Czyli mamy 2 miesiące i nie trzeba się spieszyć. Czy mamy jeszcze czas na jedno pytanie, bo myślę, że jest jeszcze jedno. No może zróbmy tak, bo rozumiem, tak, że ci uczestnicy, którzy nie będą mogli już zostać, to po prostu odejdą, ale jedno rzeczywiście, tak, żeby zadbać. Jest takie ciekawe pytanie, czy współpraca z instytucjami typu Instytut Pileckiego, Związek Sybiraków, też będą wymagały zgody na udział szkoły w akcjach patriotycznych przez nich organizowanych. I tutaj widzicie w kontekście też środków z administracji centralnej, ale też tej niezależności tematu, że to nie dotyczy tylko tematów przypisywanych lewicy. Jasne. Instytut Pileckiego jest instytucją, którą możemy zaliczyć do szeroko rozumianej administracji rządowej, no bo jest to instytucja, o ile dobrze pamiętam, podlegająca nadzorowi Ministerstwa Kultury bądź innego ministerstwa, to w tej chwili nie ma wielkiego znaczenia, ale
jest to część szeroko rozumianej administracji rządowej, więc skorzysta z tego wyjątku, jeżeli chodzi o wymóg zgody kuratorskiej przewidzianego dla zajęć prowadzonych w ramach realizacji zadań administracji rządowej. W przypadku tej drugiej organizacji, o której była tutaj mowa, to jest Związek Sybiraków. Szczerze powiedziawszy, nie mam pewności co do statusu prawnego tej instytucji. Zakładam, że jest to albo fundacja, albo stowarzyszenie. Więc no, w takiej sytuacji mamy do czynienia z zastosowaniem tej procedury. No chyba, że ta organizacja miałaby prowadzić zajęcia w ramach zadania zleconego przez jakąś instytucję administracji rządowej. To wtedy znów podpadałoby to pod to wyłączenie, no ale co do zasady jest to, jak zakładam, taka sama organizacja jak pozarządowa, jak każde inne stowarzyszenie czy fundacja. Okej, i w tym samym nurcie padło pytanie o ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich. To też są organizacje pozarządowe. Znaczy ja rozumiem, że one rzadko prowadzą zajęcia z uczniami, raczej innego rodzaju aktywność, ale też bywa, że prowadzą. Czyli w tej sytuacji prawnej wymagałoby to zgody kuratora. No, to jest bardzo ciekawa kwestia jakby statusu OSP i kół gospodyń wiejskich, no bo to są podmioty, które no, traktujemy jako organizacje pozarządowe i nawet można powiedzieć, że zwłaszcza w ostatnich latach ich status się dość mocno sformalizował. Powstała nawet ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która nadała im pewien szczególny status prawny, więc jak sądzę, jak najbardziej tutaj możemy traktować te podmioty jako podlegające pod rygory ustawowe. Okej, rozumiem. No właśnie, musimy już kończyć, czas nam się zamyka. Ja pozwolę się pożegnać. Dziękuję bardzo Państwu za pytania. Będziemy starali się pracować nad nimi i w działaniach, które podejmiemy, zwłaszcza jeśli okaże się, że nowelizacja zostanie podpisana, to będziemy podejmować działania, które, jak sądzimy, pomogą Państwu w radzeniu sobie w tej sytuacji. Oddam głos Michałowi, ponieważ wspólnie moderowaliśmy. Dziękuję bardzo. Jasne. No ja również dziękuję. No i właśnie to też chciałem powiedzieć, że oczywiście to webinarium to w ogóle było taka nasza pierwsze działanie odpowiadające na tę sytuację, więc jak sami Państwo widzieliście, no bardzo dużo jest szczegółowych sytuacji, co do których no nie jesteśmy w stanie się też tak konkretnie odnieść. Dlatego też zbieramy te przykłady. Będziemy publikowali kolejne materiały w ramach też programu Włącz Szkołę. Na pewno będą opublikowane takie handouty, pomocniki zarówno dla dyrektorów, nauczycieli i mamy nadzieję, że one będą też pomocne. No i też my będziemy robić wszystko, żeby w tych programach, w których te zajęcia z uczniami prowadzimy, żeby też pomóc Państwu przekazywać te informacje sprawnie. No i chyba tyle ode mnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panelistom. Bardzo dziękuję. Yeah.